Piotr Kaczan. Pan Rafał Kadłubicki. Pan Sylweriusz Kicała. Pan Mariusz Kręgiel. Pan Mieczysław Kuta. Pan Sławomir Lewit. Pan Wojciech Skraba. Pan Dariusz Świderski. Proszę Państwa o zajęcie miejsc, a Panów odznaczonych proszę o pozostanie z nami. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo Ministrowie, Panie i Panowie, Szanowna Pani Poseł, Czcigodny Ekscelencjo Księże Biskupie, Szanowni Państwo Prezesi, z Prezesem Grupy Kapitałowej na czele, Szanowni Państwo Dyrektorzy, Czcigodni Księża, ale przede wszystkim wielce Szanowni Panowie odznaczeni, Szczęść Boże. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że dane mi było dzisiaj dokonać symbolicznego uruchomienia tego nowo oddanego szybu, który przyjmuje zupełnie nową w stosunku do tego, co było do tej pory, bo sam szyb istniał od dawna, ale przyjmuje obecnie zupełnie nową funkcję. Dawniej był wyłącznie szybem wentylacyjnym, w tej chwili staje się szybem wielofunkcyjnym, który w znaczącym stopniu pomoże kopalni i zagłębiu lepiej funkcjonować niż dotychczas. Będzie można nim zwozić na dół i wywozić do góry duże maszyny, będzie można nim zwozić i wywozić duże grupy pracowników, będzie nim można także i zasilać kopalnie w świeże powietrze, a więc tych funkcji, które będzie on miał teraz, będzie bardzo wiele. Jest rzeczywiście bardzo nowoczesny. Uśmiechaliśmy się z panią marszałek, bo pani marszałek tak rozgląda się, mówi, że to nie wygląda jak kopalnia, raczej jak mleczarnia, tak tu czysto. Taka prawda, rzeczywiście pięknie to wszystko jest zrobione, no, widać, że jest nowe, tak, nawet tu proszę spojrzeć, to jest magazyn kopalni. Rzeczywiście wygląda bardziej jak magazyn mleczarni, gdyby nie te wielkie maszyny, tutaj można byłoby myśleć, że służy zupełnie innym celom. Ale bardzo się cieszę, że spółka w taki właśnie światowy sposób i na takim właśnie światowym, taki właśnie światowy standard prezentuje i tak właśnie się rozwija. Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy
ponosili odpowiedzialność za tą inwestycję wszystkim tym, którzy o nią dbali, żeby ona, żeby udało się ją przeprowadzić, żeby zakończyła się powodzeniem. Wspaniale, cieszę się bardzo, że firma, która jest tak firmą wielką i tak firmą zamożną jak KGHM, inwestuje tutaj w kraju, rozwija się. To wielka satysfakcja, bo przecież to także bezpieczeństwo pracowników, że będą teraz mogli bezpieczniej być i zwożeni na dół, i wywożeni do góry po pracy. To są kwestie ogromnie ważne także i dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Jeszcze raz dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tym odsłonięciu. To jest pierwszy taki, ta dzisiejsza uroczystość dzieli się, można powiedzieć, na dwie części. Na część radosną i część podniosłą. Ta radosna to właśnie uruchomienie tych nowych możliwości tutaj w KGHM-ie, w kopalni i oddanie do użytku tej pięknej, zakończonej inwestycji. Natomiast ta podniosła to jest podziękowanie, symboliczne podziękowanie panom za ich odwagę, za ich bohaterstwo, za ich niezłomność, za ich wielką, wspaniałą wolę służenia drugiemu człowiekowi, za tą wielką siłę wewnętrzną, którą mają, i wielkie serce, które mają. Jechałem tutaj dzisiaj do państwa i niestety doszły do mnie informacje, że zdarzył się dzisiaj tragiczny wypadek. Zginęło dwóch ludzi, którzy także, tak jak i panowie, służyli Rzeczypospolitej tylko jako żołnierze. Zginęło dwóch saperów. Dzisiaj niestety w Kuźni Raciborskiej doszło do wybuchu, niewypału. Dwóch żołnierzy zginęło. Kilku żołnierzy jest rannych, w tym są też ciężko ranni. Prosiłbym, żeby państwo powstali, żebyśmy uczcili tych, którzy zginęli, minutą ciszy. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję. Szanowni panowie, szanowni państwo, patrzę na panów z wielkim wzruszeniem, bo pamiętam ten bardzo trudny dzień w 2016 roku, 1 grudnia, kiedy przyjechałem tutaj, dlatego że panów koledzy zginęli na dole. Wtedy było tąpnięcie. Byliście panowie, byli najbliżsi tych, którzy zginęli. Mimo że niebezpieczeństwo utraty życia nie jest na kopalni czymś nadzwyczajnym, to jest zawsze dramatyczna chwila. Kiedy giną koledzy, z którymi ramię w ramię pracowało się na dole, kiedy żony, dzieci zostają sami, kiedy matki płaczą, to jest zawsze wielka tragedia. Powiem tak, wtedy tego 9 stycznia, tego roku, kiedy doszła do mnie ta informacja, że tutaj doszło do bardzo poważnego tąpnięcia, i że 32 górników jest w rejonie zagrożenia, to przyznaję się, że struchlałem. Patrząc na tamtą tragedię, pomyślałem sobie, rany boskie. Kiedy potem się dowiedziałem, że no nie 32, tylko 14 górników jest ratowanych, pomyślałem sobie, Boże, żeby nie było gorzej niż wtedy. I tak coraz większa nadzieja, coraz większa, coraz lepsze wiadomości, coraz lepsze. I wreszcie ta niesamowita wiadomość, że ostatni górnik został odnaleziony i też żyje. Pamiętam, że odetchnąłem wtedy z ulgą na tą wiadomość, że spokojnie czekał w maszynie, odpowiednio zabezpieczonej na całe szczęście, tak jak mi opowiadano wtedy, kiedy byłem tutaj właśnie tamtego strasznego 1 grudnia, że niestety zginęli tamci górnicy, bo byli poza maszynami. Wtedy pan prezes powiedział do mnie, wie pan, gdyby byli w maszynach, to maszyny są tak zabezpieczone, że niewykluczone, że niektórzy z nich, mimo tego, że było to tragiczne tąpnięcie, że być może niektórzy z nich by przeżyli, bo maszyny mają specjalne obudowy. I tu rzeczywiście maszyna uratowała koledze życie, ale przede wszystkim panowie uratowaliście to życie. To niezwykłe. Jestem bardzo wzruszony, kiedy patrzę na ratowników górniczych,
Wiecie Państwo, miałem tą smutną możliwość bycia i tutaj po katastrofie i spotkałem się wtedy z panami na stacji ratownictwa, ale byłem też w Halembie. W czasie, kiedy trwała akcja ratownicza i rozmawiałem, widziałem ratowników, którzy wyjeżdżali z dołu. Wykończonych, zmęczonych ludzi, czarnych od pyłu, którzy siedzieli na krawężniku przed wyjściem z szybu. Siedzieli wtulone, mieli głowy w ramiona, ale gotowi byli jeszcze wracać na dół. Powiedzieli, odpoczniemy tylko trochę, panie prezydencie, i zaraz wracamy na dół. Dziękuję wszystkim polskim ratownikom za tak niezwykłe bohaterstwo. Składam te